I przykład mogę podać taki, z tego zespołu radców, którego ja częścią byłem, czyli zespołu prasowego, tam było 5 osób. Jeden z nich, Zygma, jego nazwisko pamiętam, Zygma, ale imienia już nie pamiętam, on pisywał nawet podczas pracy recenzje sztuk teatralnych, chyba pamiętam. I później poszedł praktycznie do pracy na G. Mało to, Leśniak, szef tej dyrektory, on przyszedł właśnie z mediów. On pracował w innych gazetach, których nazw sobie nie jestem w stanie przypomnieć teraz, ale on również. Także to było takie w jedną stronę i w drugą. No, na stanowiska wysokie, to tak jak szef, ten Leśniak, dyrektor delegatury, to przychodzili ludzie, którzy już mieli za sobą karierę dziennikarską. Natomiast, jak już wspomniałem, było to regułą, nie tylko, że się zdarzało, to po prostu było regułą. Trzeba też pamiętać, że po prostu w sensie merytorycznym pracownicy tego urzędu stanowili część mediów. Oni pracowali w gruncie rzeczy na identycznych zasadach jak redaktorzy, redakcje w poszczególnych mediach. To było tak jakby ostatnie sprawdzanie przed, albo szlifowanie produktu. To było usuwanie usterek, które się zdarzały podczas autocenzury dziennikarzy i cenzur redakcyjnych. Tak bym to odpowiedział. Jeszcze jedno pytanie. W publikacjach podaje się taką informację, że takie pierwsze pokolenie ideowych cenzorów powoli wymierało pod koniec lat 60. Być może wcześniej, ale wraz z dojściem jakby Gierka do władzy, w pracy w cenzurze pojawili się zupełnie nowi ludzie, którzy może już nie pracowali ze względu na ideologię, ale ze względu na korzyści finansowe, nietykalności prawnej i tak dalej. Czy to pan już obserwował w tym czasie? Zupełnie nowy zaciąg? W ciągu tych 18 miesięcy, bo ja ciągle muszę podkreślić, że ja wszystkiego nie wiem. Ja tam byłem tylko 18 miesięcy. Ale w tym czasie nie było żadnych ideowców. Żartowano sobie nawet z tego. Czasem nawet Leśniak zażartował podczas pracy do jednego z nas, że równi, równiejsi, czy ten slogan, który się powtarzał jako był taki właśnie szyderstwem wobec władzy komunistycznej, prawda? Oni sami mieli do tego zdystansowany stosunek. Oni to robili całkowicie bezideowo. To chodziło tylko, oni pracowali tak jak redaktorzy po prostu. Oni się czuli redaktorami. Tylko że tak, redaktorami, którzy doprecyzowywali kryteria, które były troszkę płynne na granicy pomiędzy informacjami, opiniami korzystnymi dla władzy i niekorzystnymi. Tam był pewien taki wąski pas, kiedy trudno było wiedzieć, że z całą pewnością ta informacja jest korzystna czy też niekorzystna. Jak ją potraktować? No, temu służyła praca tych właśnie radców, czyli tych Głównego Urzędu Kontroli Pracy Publikacji. A poza tym oczywiście wyłapywanie oczywistych błędów, które się zdarzały. No, wszędzie, gdzie się pracuje, to się powie, są jakie istnieją w każdym zakładzie produkcyjnym przecież komórki kontroli jakości. I to, taką komórką kontroli jakości była właśnie dla mediów PRL-owskich, to był temu Głównym Urzędu. A to nie, dopytując ad vocem, czy jak pan był 18 miesięcy w tej delegaturze, czy byli tam cenzorzy, których można określić mianem seniorów, a więc pamiętający lata 40, 50, mający wówczas około 50-60 lat? Jak by pan przedział wieku cenzorów, którzy obok pana pracowali? Nie było takich, byli młodzi ludzie. Jak już wspominałem, zatrudniano absolwentów. Absolwentów z wykształceniem humanistycznym, bez żadnego stażu pracy. Także siło, że już z tego chodziło, bo to byli bardzo młodzi ludzie. Młodsi ode mnie. Ja miałem 29 lat, słucham? Żadnego departamentu. Szedł. W wieku takim, o którym pan wspomina. Miał około 45, może miał Leśniak. Jego zastępcą była Anna Siwek. Notabene Żydówka, proszę zwrócić uwagę. I robiła karierę. A oni przecież, zwracając się o azyle polityczne, gdy przyjeżdżali do Szwecji, takich tysiące ich przyjeżdżało, powoływali się właśnie na to, że oni zostali z powodu prześladowań antysemickich, zostali zmuszeni do opuszczenia Polski. A tymczasem w samej cenzurze pracowali nawet Żydzi.
No, mówi Pan o tym okresie, kiedy Pan... Tak, a mało to dowiedziałem się, to właśnie Anna Siwek wspomniana przeze mnie. Już po wielu, wielu latach dowiedziałem się, będąc na migracji, że ona zrobiła karierę. Od Papa Misiora, autora książki, ja Tomasz Rzeszewski, dowiedziałem się, że ona zrobiła karierę i przeprowadziła się do Warszawy i pracowała tam na Mysie, w centrali. Po tym nawet wydarzeniu, kiedy ona była, mogła stracić zaufanie w końcu. Ale nie straci. Pan Arnold Łączyński jest jeszcze? Pan Krzysztof Wyszkowski, proszę. No, ja, no, przykład pokierunku z Warszawy. Kiedy w 1981 pracowałem w tygodniku Solidarność, w redakcji pracował Artur Hajnicz, który był jeszcze członkiem KPZU, jako młody człowiek, tam z Szafem, z Brystigerową, prawda? Więc człowiek z partii wewnętrznej. To on mi opowiadał, ja jako sekretarz redakcji prowadziłem negocjacje z cenzurą. I on mi opowiadał o moich partnerach właśnie. Okazało się, że to byli jego znajomi, koledzy, koleżanki z prasy stalinowskiej jeszcze. Także że na Mysiej przynajmniej w centrali, ta grupa bojowców, pamiętam te czasy, no, jeżeli nie przedwojennej partii komunistycznej, to PPR-u, prawda, trzymała się mocno. Być może właśnie lokalnie, gdzieś już młodzi ludzie raczej dominowali na Mysiej, zdecydowanie była to Stara Gwardia, poczynając od towarzysza Habera, czyli ojca Heleny Łuczywo. Tak, to jest bardzo interesujące wspomnienia. Ja polecałbym Państwu, nie dlatego, że to akurat dotyczy mnie osobiście, ale bardzo dużo interesujących materiałów, dokumentów znajduje się w internecie. Ja zawartość moich teczek włożyłem na stronę. No i niestety teraz nie jestem z pamięci w stanie otworzyć nazwy, ale można wejść na... I znowu to będę się krabujący, bo to akurat moja strona w Wikipedii. Tam na dole jest podany link do tej właśnie strony, gdzie zawartość tych moich teczek jest. I są między innymi bardzo interesujące, szokujące w swojej wymowie materiały, które później po mojej ucieczce zbierali na temat pracowników centrali na Mysiej, którzy utrzymywali kontakty z tymi emigrantami żydowskimi, a którzy jako Żydzi w dalszym ciągu tam pracowali jeszcze. Bo oni bardzo podpadli z powodu tego wydarzenia, którym była moja demaskacja tej cenzury wywołana przeze mnie. Później jest jeszcze, a to już wspominał Piotr o tym, że tam na PDF-ie jest również ta książka moja. Tam chyba też dość dużo ciekawych informacji zamieściłem w tej książce.